Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod ubiegłotygodniowymi odcinkami. Tak więc jeżeli już teraz chciałabyś, abym w przyszłym tygodniu przeanalizował jakiś konkretny projekt, jakąś konkretną kryptowalutę, to zostaw nam proszę komentarz pod tym dzisiejszym odcinkiem na YouTubie, na kanale Kryptoraportu. To dla nas bardzo ważne, bo pomaga nam rozwijać ten projekt i mamy nadzieję, że dzięki temu analizy trafiają właśnie w Wasz gust. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli platformy Skyrocket, będącej oficjalnym brokerem giełdy Binance. Cieszy to tym bardziej, że Skyrocket to platforma, która ma polskie korzenie, a ponadto dzięki współpracy z firmą Exeria mamy możliwość handlu na rynku kryptowalut przy pomocy automatycznych botów. Bez zbędnego gadania przejdźmy jednak do tego, co najistotniejsze, czyli do analizy. I standardowo jak co tydzień rozpoczynamy to dzisiejsze spotkanie od analizy Bitcoina. Od analizy najstarszej z walut wirtualnych, która no nie ma za sobą tak naprawdę spokojnego okresu. Mieliśmy dość zauważalne spadki, szczególnie w minioną niedzielę. Pojawiła się bardzo, bardzo silna wyprzedaż związana z tak naprawdę pojawieniem się jednego tweeta w sieci. Oczywiście ta reakcja nie była widoczna tylko i wyłącznie na rynku Bitcoina, ale tak naprawdę można było ją dostrzec na, nie powiem, że na wszystkich, ale na zdecydowanej większości kryptowalut. W skrajnym momencie tylko w niedzielę Bitcoin spadał, tutaj widzimy o ponad 9000 dolarów, natomiast licząc sobie to od szczytu wcześniejszego było to tak naprawdę już prawie 14 tysięcy, więc znacząco powyżej 20%. Oczywiście 20% spadku na rynku Bitcoina to nie jest żadna ponadprzeciętna zmienność, z którą nie mielibyśmy styczności wcześniej. Tylko w trakcie ostatniej hossy, którą obserwujemy sobie od marca 2020 roku, podobnej skali spadki występowały kilkukrotnie, jeżeli nie kilkunastokrotnie, więc to nie jest coś, co powinno przynajmniej samo przez się powodować jakąś panikę i jakiś lęk. Niemniej jednak to, na co warto zwrócić uwagę, to, że w wyniku tych spadków rynek pokonał linię tendencji wzrostowej. Mieliśmy bardzo, bardzo fajne wsparcie, które stanowiła ta linia tendencji wzrostowej. Ona została jednak w niedzielę wybita i to, na co warto zwracać uwagę, i będziemy to powtarzać sobie nie tylko w przypadku Bitcoina, ale też kilku innych projektów, to, że spadki, które obserwowaliśmy w minioną niedzielę, zatrzymały się bardzo ładnie w okolicy technicznego poziomu wsparcia. W tym przypadku mówię oczywiście o strefie w wysokości mniej więcej 51 tysięcy dolarów i wiadomym jest, że chodzi o jakąś strefę, czy to będzie 50 500 dolarów, czy to będzie 51 500 dolarów. Zawsze mówimy o jakiejś strefie, zawsze mówimy o jakimś buforze. Tutaj są to oczywiście okolice 51 tysięcy dolarów, poziomu, który był testowany jako wsparcie już w drugiej połowie marca, ale on wcześniej był testowany też jako opór i jeszcze wcześniej jako wsparcie, więc tych testów tutaj kilka było. To właśnie w okolicy tego wsparcia pojawiła się niewielka reakcja popytowa. I teraz na co warto zwracać uwagę? Warto zwracać uwagę na to, że z czysto technicznego punktu widzenia, dopóki poziom 51 tysięcy dolarów nie zostanie trwale pokonany, to tak naprawdę mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Dlatego, że poziom 51 tysięcy dolarów wyznacza nam ostatnie dołki. Rynek, budując trend wzrostowy, porusza się i tworzy taką sekwencję coraz wyższych dołków, coraz wyższych wierzchołków. Prosty przykład. Mieliśmy dołek, wierzchołek, wyższy dołek, wyższy wierzchołek, wyższy dołek, wyższy wierzchołek, wyższy dołek, wyższy wierzchołek. I tak naprawdę to jest ostatni, najwyższy dołek w obecnym trendzie wzrostowym. I tak naprawdę z czysto technicznego punktu widzenia dopiero trwałe wybicie, czyli trwałe zejście poniżej 51 tysięcy dolarów mogłoby faktycznie zagrażać obecnej tendencji i mogło przyczynić się do zmiany nastawienia rynku z wzrostowego na spadkowy, więc póki co jednak nie możemy mówić, że doszło tu już do trwałej zmiany nastawienia rynku. Niemniej jednak sytuacja już nie wygląda aż tak bardzo kolorowo, aż tak bardzo optymistycznie. Ja póki co jeszcze jednak jestem nastawiony dość optymistycznie w perspektywie tego, co będzie działo się w kolejnych miesiącach czy kwartałach tego roku. Natomiast jeżeli chodzi o to, co może wydarzyć się na przestrzeni najbliższych dni, czy może nawet najbliższych tygodni, to jednak byłbym tu dość ostrożny. Ja nie wiem, czy określiłbym się jakimś skrajnie sceptykiem, ale na pewno osobą, która podchodzi do rynku dość neutralnie, dlatego że
czego możemy oczekiwać? Na pewno biorąc pod uwagę, jak duży dolny knot uformował się na świecy niedzielnej, nie można wykluczyć, że spadki się pogłębią, dlatego że bardzo, bardzo często w momencie, kiedy rynek tworzy jakąś świecę z dużym knotem, to nawet jeżeli jest to świeca sygnalizująca potencjalne odbicie od jakiegoś wsparcia albo od jakiegoś oporu, to bardzo często nim do takiego faktycznego odbicia dojdzie, najpierw rynek jeszcze testuje ponownie te poziomy, które były przetestowane tworząc ten knot, więc nie można wykluczyć, że tu faktycznie jeszcze spadki jakieś się pojawią i cena Bitcoina osunie się po raz kolejny do poziomu 51 tysięcy dolarów. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z punktu widzenia interwału 4-godzinowego, dlatego że spoglądając na to, co dzieje się na interwale 4-godzinowym, możemy dostrzec, że tak naprawdę rynek porusza się w swego rodzaju konsolidacji. Konsolidacji, która jest formą korekty, bo statystycznie częściej rynek z konsolidacji wybija w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem, co sprawia, że tego typu formacje są formacjami korekcyjnymi, formacjami sygnalizującymi pewnego rodzaju odreagowanie po jakimś dynamicznym ruchu. Tutaj ten dynamiczny ruch był oczywiście spadkowy i owszem, możemy wskazać pewien potencjał, dokąd wzrosty mogłyby dotrzeć i takim potencjalnym zasięgiem byłyby okolice 59 500 dolarów, czyli niespełna 60 000 dolarów. Poziom, który dość precyzyjnie zbiega się ze złotą proporcją, czyli zmierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego z całego ostatniego ruchu spadkowego, więc na tą strefę warto zwracać uwagę. Natomiast jeżeli uwzględnimy, że jest to poziom, który został wybity, jeżeli uwzględnimy, że zbiega się z mierzeniem, dość istotnym mierzeniem Fibonacciego, bo jest to złota proporcja z jednym z najważniejszych, jednym z trzech najważniejszych mierzeń Fibonacciego, to tak naprawdę jeżeli te wzrosty, które ewentualnie mogłyby tam dotrzeć, okazałyby się bardzo, bardzo spokojne, to nie można wykluczyć, że w okolicy tego oporu, tej strefy znów pojawi się reakcja podażowa i Bitcoin osunie się jeszcze niżej. Więc jeżeli chodzi o tą najbliższą przyszłość, najbliższe dni, może nawet niekiedy najbliższe tygodnie, to jednak byłbym dość ostrożny i nie wykluczałbym opcji, że notowania Bitcoina mogą osunąć się niżej. Jako potencjalny zasięg na ten moment wskazywałbym tutaj barierę 51 tysięcy dolarów, natomiast w momencie, gdyby to wsparcie zostało wybite, no to wtedy trzeba by mocno zastanowić się nad tym, dokąd rynek mógłby osunąć niżej, gdzie znajdują się kolejne strefy wsparcia, które mogłyby zostać przetestowane. Więc jeżeli chodzi o Bitcoina, na pewno trzeba traktować to dość ostrożnie i raczej na przestrzeni najbliższych dni nie spodziewałbym się powrotu do takiej euforycznej hossy. Idźmy dalej. Do notowań kolejnego projektu, czyli do notowań ETH Ethereum. To jest też projekt, który analizujemy sobie za każdym razem i warto zwrócić uwagę, że jest to projekt, którego notowania również spadały. Spadały w niedzielę. Natomiast tak jak na Bitcoinie, tak i tutaj spadki zatrzymały się w okolicy konkretnego technicznego poziomu wsparcia. W tym przypadku mówimy o strefie mniej więcej wysokości 1950 dolarów. My o tym poziomie mówiliśmy już od kilku ładnych tygodni, więc ten, kto ogląda nasze cośrodowe, czy od niedawna też copiątkowe spotkania, to ten poziom plus minus, czy to było 1950, 60, 30, chodzi o jakiś bufor, chodzi o jakąś strefę, to prawdopodobnie takie poziomy też na swoich wykresach macie wyznaczone. No i widzimy, że już w niedzielę tak naprawdę pojawiła się tutaj całkiem ładna reakcja popytowa. Chodzi oczywiście o ten potężny knot, który pojawił nam się tutaj właśnie na niedzielnej świecy i jest to świeca pin bar, prowzrostowa świeca pin bar, która przynajmniej z technicznego punktu widzenia może sygnalizować potencjalne odrzucenie testowanego wsparcia. Warto zwracać uwagę jednak na to, że tak sumiem na Bitcoinie, to, że pojawił się duży dolny knot, nie musi oznaczać, że już kolejnego dnia wzrosty będą kontynuowane. I tu też obserwowaliśmy spadki, one sięgnęły no nawet za połowę samego knota. Wczoraj mieliśmy bardzo fajną reakcję popytową, notowania ETH wzrastały o niemal 8%. Dziś o poranku obserwujemy sobie niewielkie spadki, natomiast warto, spoglądając na ETH, przejść też na interwał 4-godzinowy. Na interwale 4-godzinowym zauważymy bowiem, że wzrosty, które obserwowaliśmy sobie wczoraj, dotarły do technicznego oporu. Tak jak na Bitcoinie jeszcze do tego oporu mamy całkiem sporą przestrzeń,
Tak notowania Ethereum już do tego oporu dotarły. W tym przypadku on też zbiega się ze złotą proporcją, czyli zmierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego, z całego ostatniego ruchu spadkowego oczywiście. Jest to poziom, który w przeszłości dwukrotnie był testowany jako wsparcie, teraz został przetestowany jako opór. No i na interwale 4-godzinowym zauważymy, że dziś o poranku pojawiła się w jego okolicy reakcja podażowa. Niemała reakcja podażowa, więc tak naprawdę nie można wykluczyć, że ta strefa zostanie odrzucona. A gdyby tak się stało, gdyby faktycznie notowania ETH odbiły się od obecnie testowanego oporu, to należałoby przygotować się na możliwość spadków, dla których realnymi zasięgami po raz kolejny mogą oczywiście okazać się okolice ostatnio testowanego wsparcia, czyli $1,950. Zresztą jest to poziom, który też bardzo ładnie jesteśmy w stanie wyznaczyć sobie z punktu widzenia interwału 4-godzinowego, więc jak ktoś chce, to nawet na D1 nie musi za bardzo spoglądać. Więc abyśmy mogli mówić tutaj o potencjale do większych wzrostów, rynek musi najpierw wybić powyżej $2,330, mierzenia 61,8% korekty Fibonacciego. Wybicie powyżej tej strefy mogłoby tak naprawdę otwierać drogę do dalszych wzrostów w okolice poprzednich wierzchołków. Wybicie tych wierzchołków, oczywiście ustanowienie nowych rekordów wszechczasów i kontynuację aprecjacji. Natomiast na ten moment byłbym nastawiony tutaj dość neutralnie, dlatego że najpierw musimy pokonać opór. Opór, w okolicy którego niestety o poranku pojawiła się jakaś reakcja podażowa. Idziemy dalej do kolejnego projektu, który mamy na dziś przygotowany, czyli CHZ, czyli projekt, który analizujemy od razu z punktu widzenia interwału 4-godzinowego i jesteśmy w stanie dostrzec, że on również zaliczył spadki. Spadki zatrzymały się w okolicy technicznego wsparcia. W tym przypadku mówimy o poziomie mniej więcej 45 centów. No i warto zwrócić uwagę, że w okolicy tego wsparcia, podobnie jak na Bitcoinie, podobnie jak na ETH, też pojawiła się reakcja popytowa. Późniejsze wzrosty dotarły do technicznego oporu, najbliższego technicznego oporu w wysokości 59 centów. Jest to poziom, który co prawda w tym przypadku nie zbiega się ze złotą proporcją, ale zbiega się z mierzeniem 38,2% korekty Fibonacciego z wcześniejszego ruchu spadkowego, więc też strefa bardzo, bardzo ciekawa. Następnie znów pojawiły się spadki, 45 centów przetestowane, po raz kolejny reakcja popytowa i znów obserwujemy wzrosty. Jeżeli tylko ta tendencja wzrostowa będzie kontynuowana, to oczywiście najbliższym oporem, który mógłby zostać przetestowany, jest bariera 59 centów. Mierzenie Fibonacciego w dalszym ciągu jest tutaj jak najbardziej zgodne, więc wszystko to nam się spina, wszystko to nam pasuje. I teraz oczywiście wybicie powyżej tych 59 centów mogłoby otwierać drogę do wzrostu w okolice poprzednich wierzchołków, czyli gdzieś nawet do okolice 63-64 centów, mogłoby zostać przetestowane. Jest tylko jedno ale. I tym ale jest to, że notowania Chili's od pewnego czasu, czyli od niedzieli, poruszają się w trendzie horyzontalnym. Mamy taką małą, wąską, stosunkowo wąską, powiedzmy, konsolidację, która z czysto technicznego punktu widzenia bardziej przypomina formę korekty, formę odreagowania po wcześniejszych spadkach, w związku z czym tak naprawdę statystycznie mamy nieco większe prawdopodobieństwo, że rynek z tej konsolidacji wybije dołem. To nie byłoby na pewno dobre, bo w momencie, kiedy notowania Chili's osuną się poniżej 45 centów, bardzo ciężko będzie wyznaczyć kolejny poziom wsparcia, czyli strefę, do której te spadki mogłyby dotrzeć, dlatego że no, to jest projekt, który już od końcówki lutego i tak naprawdę aż do połowy, niemal połowy marca, zaliczył potężne, potężne wzrosty. I te wzrosty były na tyle dynamiczne, że ciężko będzie na ich przestrzeni szukać jakichś kluczowych poziomów wsparcia, które mogłyby tutaj się faktycznie sprawdzić. Więc póki co ograniczyłbym się do wyznaczenia stref właśnie 45 centów i 59 centów. I tak naprawdę dopiero kierunek wybicia z tej konsolidacji określi nam przyszły kierunek ruchu, bo oczywiście statystycznie mamy większe prawdopodobieństwo, że notowania wybiją dołem, ale to jest tylko statystyka. Tylko albo i aż, ale ona nie pokrywa się w 100%. To nie jest tak, że jeżeli statystycznie rynek z konsolidacji po silnym impulsie spadkowym wybija też dołem, to nie oznacza, że zawsze tak się dzieje. Raz na jakiś czas może wybić górą. Tak więc nie skreślałbym tutaj, nie stawiałbym krzyżyka od razu, że tutaj już mamy pochoście i teraz już tylko głębokie spadki. Oczywiście statystycznie taki scenariusz jest bardziej prawdopodobny, natomiast nie raz i nie dwa było już zupełnie odwrotnie. Więc najlepszym, co możemy chyba zrobić, to jest wyznaczyć sobie strefę 45 centów, 59 centów i poczekać, który z tych poziomów zostanie pokonany. To tak naprawdę powinno nam określić, co się będzie działo dalej. Wybijamy górą, spodziewamy się wzrostu, wybijamy dołem, oczekujemy kontynuacji ruchu spadkowego. My tymczasem przechodzimy dalej do kolejnego projektu, czyli do Nexusa. Tutaj mamy akurat zestawienie w stosunku do
do Bitcoina i nie, przejdziemy sobie do Nexusa w stosunku do dolara, bo to nas tak naprawdę najbardziej tutaj powinno interesować. I mamy interwał dzienny. To jest projekt, na którym bardzo ciężko jest wyznaczyć jakieś kluczowe poziomy oporu, takie horyzontalne poziomy oporu i horyzontalne poziomy wsparcia. Jesteśmy za to w stanie wyznaczyć dwie linie tendencji i są to linie tendencji tak naprawdę równoległe, więc mówimy tutaj o tak naprawdę tworzącym się, a właściwie trwającym już od początku marca bieżącego roku, czyli od ponad półtora miesiąca równoległym kanale wzrostowym. Rynek regularnie testował zarówno linię tendencji wzrostowej będącą dolnym ograniczeniem tej formacji, jak i linię będącą górnym ograniczeniem tej formacji. Odbił się od górnego, dotarł do dolnego, odbił się od dolnego, zmierzamy w okolice górnego, więc tutaj w horyzoncie najbliższych godzin, może dni nawet, moglibyśmy oczekiwać jeszcze niewielkiego wzrostu w okolice oczywiście górnego ograniczenia samej formacji, natomiast jeżeli tam pojawi się reakcja podażowa, no to znowu spadki w okolice dolnego ograniczenia samej formacji i ta tendencja, ona już trwa prawie 2 miesiące i co idealnie obrazuje, że nie ma na rynku sytuacji, które muszą rozwiązać się w tydzień czy w dwa. Czasami takie konsolidacje, czasami takie formacje typu kanały, trójkąty trwają dość długo i tutaj też nie można wykluczyć, że ta formacja potrwa nieco dłużej. Natomiast żebyśmy mogli mówić o większych wzrostach, no jednak czekałbym cierpliwie do momentu, kiedy rynek z tej formacji wybije górą. Dopóki to się nie wydarzy, to ten ruch, on jest delikatnie wzrostowy, ale on może być bardzo, bardzo spokojny, bo możemy mieć takie trochę wzrostów, trochę spadków, trochę wzrostów, trochę spadków i tak dalej wewnątrz samego kanału. Przechodzimy dalej do kolejnego projektu i na tapetę bierzemy OMG. OMC Go, projekt, który również zaliczył bardzo silne spadki. Spadki, wskutek których doszło tutaj już do przetestowania technicznego wsparcia w wysokości mniej więcej $7.80, $7.90. Jest to oczywiście poziom, który jako opór był testowany już w sierpniu 2020 roku, później był testowany w połowie lutego bieżącego roku, następnie był testowany tuż przed wybiciem, czyli tak naprawdę końcówka marca i początek kwietnia ta strefa też była testowana jako opór. Kilka dni później została wybita i teraz doszło do wypełnienia zasady zmiany biegunów, czyli do retestu. Poziom, który w przeszłości był testowany jako opór, został przetestowany od drugiej strony jako wsparcie. Wydaje mi się, że o tym poziomie z tydzień temu pewnie mogliśmy o nim mówić. Strefa została już przetestowana, w jej okolicy pojawiły się jakieś niewielkie reakcje popytowe, natomiast czy są to reakcje, które mogą zwiastować od razu powrót do wielkiej hossy? Na ten moment nie wyglądają one w ten sposób. Na ten moment, nawet gdyby faktycznie obecnie testowane wsparcie zostało odrzucone, nawet gdyby na notowaniach OMG pojawiły się wzrosty, to w pierwszej kolejności potraktowałbym ten ruch wzrostowy bardziej jako formę korekty, bardziej jako formę odreagowania. A jako realny zasięg wskazałbym oczywiście okolice ostatnio pokonanego lokalnego wsparcia, czyli teraz najbliższego lokalnego oporu. Chodzi oczywiście o poziom wysokości $8.92. Jest to dodatkowo opór, który zbiega się z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego z całego ostatniego ruchu spadkowego, więc warto na taką strefę zwracać sobie uwagę. Natomiast jeżeli pojawią się wzrosty i w okolicy 8,92 pojawi się reakcja podażowa, albo B, jeżeli takich wzrostów w ogóle nie będzie i obecnie testowany poziom wsparcia zostanie bezpośrednio pokonany, wówczas należałoby przygotować się na możliwość spadków pomiędzy. I tutaj znowu dwa poziomy oddalone troszeczkę od siebie, ale nie na tyle, żeby traktować je chyba jako oddzielne dwa poziomy, więc potraktowałbym je bardziej jako strefę pomiędzy $6.60, a $6.10. Taka 50-centowa, półdolarowa strefa wsparcia. Ewentualnie nieco niżej mamy też linię tendencji wzrostowej, którą ja mam zapoczątkowaną już od dołków z 23 grudnia ubiegłego roku. Kolejny przyczep mam na dołku z 28 stycznia bieżącego roku i widzimy, że to jest poziom, który był testowany jeden raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, więc tak naprawdę dość istotna strefa wsparcia. Natomiast krótkoterminowo właśnie, nawet jak pojawią się wzrosty, to traktowałbym je bardziej jako formę korekty z możliwością pogłębienia spadków jeszcze niżej. My tymczasem idziemy dalej do kolejnego projektu Zilliqa. Projekt, który przez nie krótki czas, bo od połowy lutego mniej więcej poruszał się wewnątrz formacji klina zwyżkującego.
Klin to jest takie połączenie kanału równoległego z trójkątem, dlatego że z jednej strony kanał, czyli ruch w jednym kierunku, w trójkącie nie ma czegoś takiego, tutaj mieliśmy ruch w jednym kierunku, w tym przypadku wzrostowy, natomiast nie jest to kanał, bo kąty nachylenia dolnego i górnego ograniczenia są tak uformowane, że w pewnym momencie, kiedyś za x miesięcy doszłoby pewnie do pełnego zwężenia. Oczywiście kliny zazwyczaj nie są, nie trwają tak długo, żeby doszło do pełnego zwężenia. One o wiele, wiele częściej jednak są kończone wcześniej, rynek wybija zdecydowanie przed pełnym zwężeniem. W tym przypadku niestety do wybicia doszło tutaj nam dołem, co nie jest dobrym sygnałem, bo automatycznie może sygnalizować dalsze spadki. Spadki, dla których myślę, że bez większego trudu moglibyśmy wskazać okolice najpierw 15 centów, a gdyby ta tendencja miała być nieco większa, głębsza, dłuższa, nawet okolice 9 czy 10 centów. Oczywiście warto zwrócić sobie też uwagę na to, jak wygląda ta sytuacja z punktu widzenia interwału niższego, interwału 4-godzinowego, dlatego że na H4 zauważymy, że linia tendencji wzrostowej, która określała nam tak naprawdę dolne ograniczenie samego klina i była testowana w przeszłości kilkukrotnie, ona została już wybita, następnie pojawiła się korekta wzrostowa, wskutek której doszło do retestu, czyli zasada zmiany biegunów również została już tutaj wypełniona. Pojawiła się reakcja podażowa i tak naprawdę nie można wykluczyć, że faktycznie te spadki będą kontynuowane. Jeżeli chodzi natomiast o zasięg, czyli o poziom 15 centów, to też jest to strefa, która dość dokładnie była wyznaczana z punktu widzenia interwału 4-godzinowego. Ona nie była fałszywie wybijana. Oczywiście knotami jakoś tak, natomiast korpusami nie. A była testowana kilkukrotnie, już od połowy lutego. Jeden test, to był drugi test, później jako wsparcie, jeden, drugi, trzeci, więc tych testów było kilka i tak naprawdę nie wykluczyłbym tego, że notowania z Liquid osuną się właśnie w okolice 15 centów w najbliższym czasie. My tymczasem przechodzimy dalej do kolejnego projektu, czyli do notowań Dasha. Jeżeli chodzi o notowania Dasha, od razu patrzymy sobie na interwał 4-godzinowy, dlatego że podobnie jak na Bitcoinie, podobnie jak na Ethereum i podobnie jak na wielu innych projektach, spadki, które obserwowaliśmy sobie pod koniec minionego tygodnia, dotarły w okolice technicznego wsparcia. W tym przypadku mówimy tutaj oczywiście o strefie w wysokości $250. Nie jest to strefa, która została przetestowana w punkt dokładnie, jednak troszeczkę nam tutaj zabrakło, natomiast widać, że już byliśmy w zasięgu. I to idealnie pokazuje to, że nie ma co trzymać się kluczowo konkretnych poziomów. To, że my sobie na wykresie wyznaczymy wsparcie w wysokości $250, to nie oznacza, że rynek musi dokładnie ten poziom przetestować. On może do niego nie dotrzeć i przetestować tak jak tutaj $255, albo możemy go delikatnie wybić i przetestować nie 250, a $245. Więc każdy poziom to jest jakaś strefa. Troszeczkę w górę, troszeczkę w dół. Zawsze powinniśmy mieć to na uwadze. Tutaj chodzi oczywiście o poziom, który był testowany już tak naprawdę w pierwszej połowie marca po raz pierwszy jako opór, następnie był testowany kilka dni później, później był testowany jeszcze na początku kwietnia jako opór i po pokonaniu w pierwszej połowie kwietnia jako wsparcie, teraz po raz kolejny jako wsparcie. To tam pojawiła się reakcja popytowa, to tam zapoczątkowane zostały późniejsze wzrosty, które obserwujemy aż do teraz. Natomiast warto zwrócić uwagę, że te wzrosty są stosunkowo spokojne. Szczególnie spokojne, jeżeli zestawimy je z dynamiką wcześniejszego ruchu spadkowego, co przynajmniej z technicznego punktu widzenia może wskazywać na to, że obecny ruch wzrostowy jest jedynie formą korekty, a wcześniejszy ruch spadkowy był formą dynamicznego impulsu trendowego. W związku z czym rynek obecnie testuje techniczny opór. Opór w wysokości mniej więcej $330. Jest to strefa, która znajduje się dość blisko mierzenia 50% korekty Fibonacciego z ostatniego ruchu spadkowego. W związku z czym, jeżeli tylko pojawi się w okolicy tej strefy większa reakcja podażowa, nie można wykluczyć, że rynek wróci do spadków. Jeżeli notowania Dasha wrócą faktycznie do spadków, to jako realne zasięgi wyznaczyłbym dwa poziomy. W pierwszej kolejności oczywiście okolice ostatnio testowanych dołków, czyli mniej więcej te 250 plus minus $250. Natomiast gdyby i ta strefa została wybita, to kolejne wsparcie wyznaczałbym dopiero w wysokości $180. Mówię tutaj oczywiście o kolejnym istotnym poziomie wsparcia, bo lokalne mniej bądź bardziej możemy wyznaczyć gęściej. Chociażby strefa $220 może być wyznaczona jako wsparcie, czy strefa $203-$204 też może zostać wyznaczona jako wsparcie. Niemniej jednak to są bardziej lokalne wsparcia, które jak ktoś chce, to
jak najbardziej zachęcam, można sobie wyznaczyć, natomiast jeżeli chodzi o te kluczowe 250 i później 180, więc póki co, dopóki przynajmniej notowania Dasha nie wybiją powyżej 330, byłbym ostrożnym tak naprawdę optymistą i nie wykluczałbym opcji spadków. Dopiero wyjście powyżej 330 mogłoby nam otworzyć drogę do jakiegoś większego ruchu wzrostowego. Przechodzimy dalej do kolejnego projektu. Na tapetę bierzemy IOT, projekt, który również zaliczył w ostatnim czasie dość dynamiczny ruch spadkowy. Spadki, podobnie jak na innych projektach, dotarły do konkretnego wsparcia. W tym przypadku jest to strefa dolara i 65 centów. Jest to też poziom, który zbiegał się z linią tendencji wzrostowej. Linia tendencji wzrostowej, która zapoczątkowana została 23 lutego bieżącego roku, później była jeszcze kilkukrotnie testowana, teraz też została przy tych spadkach przetestowana. Natomiast tak jak jesteśmy w stanie wyznaczyć sobie, tak jak chociażby w notowaniach Dasha, opór określający nam zasięg dla potencjalnej korekty, który jest teraz testowany, tak na notowaniach IOT takiego oporu niestety nie wyznaczymy. Nawet spoglądając sobie na interwał 4-godzinowy, zauważymy, że tu nie było strefy, która byłaby testowana więcej razy, ewentualnie. Ale to jest bardzo lokalny poziom, on nie musi być jakoś super kluczowy. Strefa mniej więcej w wysokości 2,27 plus minus poziom, który jest testowany obecnie. Natomiast dlaczego nie jest istotny? Tu był testowany jako opór, tu był testowany jako wsparcie, później mieliśmy wybicie w dół, wybicie w górę, wybicie w dół. No i teraz od pewnego czasu znowu jest testowany, więc pytanie, na ile ta strefa będzie istotna. Jeżeli ktoś bardzo, bardzo chce, to jak najbardziej zachęcam sobie, żeby ją wyznaczyć. Natomiast nie uważam, żeby to była strefa kluczowa dla tego rynku, w związku z czym bardziej prawdopodobne wydaje mi się, że rynek nie będzie konsolidował i utrzymał się poniżej tej strefy, ale raczej może poruszać się gdzieś pomiędzy, nawet wybijając ją. Być może dojdzie tutaj do utworzenia formacji trójkąta równoramiennego. Mieliśmy wierzchołek, dołek, niższy wierzchołek, wyższy dołek. Być może znowu mamy niższy wierzchołek i uformuje się wyższy dołek. I być może rynek będzie tworzył te zakresy ruchowe, spadkowe, wzrostowe coraz mniejsze, przez co powstanie nam jakaś formacja trójkąta. Na ten moment jest za wcześnie, żeby ją jeszcze wyznaczać. Natomiast jeżeli chodzi o obecną sytuację, no to tak naprawdę z punktu widzenia interwału dziennego raczej spodziewałbym się takiej, ciężko jest powiedzieć w tym przypadku, stabilizacji, bo jeżeli mamy wsparcie w wysokości 1,65, a opór w wysokości 2,60, no to skala ruchu pomiędzy wsparciem a oporem jest bardzo duża. Natomiast to może być taka pewna stagnacja pomiędzy tymi dwoma poziomami, tak długo aż rynek odreaguje, aż znowu pojawi się pewien optymizm, pewna euforia i wtedy ewentualnie wybicie w górę. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o tą historię, o tą przyszłość najbliższą, najbliższe dni, może nawet najbliższe tygodnie, to raczej spodziewam się takiej pewnej stagnacji pomiędzy 1,65 a 2,60. No i przechodzimy do kolejnego projektu, który mamy przygotowany na dzisiaj, czyli BAT, Basic Attention Token. Projekt, który wybił, niestety, ale też wybił poniżej linii tendencji wzrostowej. To jest linia, która była testowana kilkukrotnie jako wsparcie. Teraz została wybita i niestety doszło też przy okazji do wybicia konkretnego wsparcia, lokalnego wsparcia w wysokości 1,38. Poziom, który został pokonany, z punktu widzenia interwału dziennego możemy wyznaczyć wsparcie w wysokości 40 centów. Biorąc jednak pod uwagę, że obecnie notowania BAT są na poziomie no niespełna 1,27 dolara 27 centów, no nie chcemy prognozować aż tak dużych spadków, więc musimy wyznaczyć inne poziomy. Warto spojrzeć sobie na interwał 4-godzinowy. Na interwale 4-godzinowym dostrzeżemy tak naprawdę też przesłanki prospadkowe, bo poziom 1,38, który został ostatnio wybity, to jest strefa, która była testowana już tak naprawdę w połowie marca jako opór, później była testowana jako opór jeszcze tak naprawdę 7 kwietnia, następnie kilka szybkich testów jako wsparcie, wybicie, korekta, retest i poziom znowu został przetestowany jako opór. W jego okolicy pojawiła się reakcja podażowa, więc jeżeli tylko spadki będą kontynuowane, to myślę, że jako realny zasięg, taki jeden z ważniejszych, można by w tym przypadku wyznaczyć okolice 90, mniej więcej 95 centów. Poziom wyznaczony na podstawie doków chociażby z 25 marca, ale on też wyznaczał doki z 17 marca, więc taką strefę wysokości mniej więcej 95 centów jako istotny poziom wsparcia na notowaniach BAT można by sobie wyznaczyć i myślę, że jeżeli spadki będą kontynuowane, to to będzie niestety realny zasięg, dokąd mogłyby one w najbliższym czasie
dotrzeć. Jeżeli chodzi o projekty, które mieliśmy przygotowane dla Was na dzisiaj, to było już wszystko. Oczywiście zachęcam do dawania swoich propozycji w komentarzach pod tym dzisiejszym materiałem. Ja za dziś bardzo serdecznie oczywiście dziękuję. Przypominam, że słyszymy się nie za tydzień, a już w najbliższy piątek. I w najbliższy piątek przeanalizujemy kolejne projekty, inne projekty niż dzisiaj. Będziemy starali się robić to w ten sposób, żeby projekty analizowane w środę i projekty analizowane w piątek się nie pokrywały, żeby w jednym tygodniu nie analizować dwukrotnie tego samego. Wyjątkiem będzie tutaj oczywiście Bitcoin i Ethereum, bo sami kiedyś w komentarzach wskazaliście, że chcecie, aby Bitcoin i Ethereum były analizowane zawsze, natomiast wszystkie pozostałe projekty będą już się różniły między środą a piątkiem. Z tego, co już mogę Wam zdradzić, to na pewno w piątek przeanalizujemy sobie notowania XRP, bo propozycji analizy tego projektu było tak dużo, że nie sposób tego nie zrobić. Więc ja za dziś oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. My słyszymy się w piątek. Przyjemnego dnia i do usłyszenia już za dwa dni.